Wczesnym rankiem na stawach rybnych budzi się życie. Niski stan wody spowodowany jej okresowym spuszczaniem przyciąga wiele rybożernych gatunków ptaków. Takiej okazji nie przepuści stały bywalec, jakim jest czapla siwa, przez wędkarzy i hodowców ryb zwana często zmorą stawów. Zazwyczaj gniazduje w pobliżu takich zbiorników, które gwarantują jej stałe źródło pożywienia. Jak wskazuje nazwa, czapla ma siwo-szare upierzenie, jej głowę pokrywają białe piórka z czarnymi plamkami, a od dzioba przez oczy przebiegają czarne pasemka. Im starszy osobnik, tym są one dłuższe. Ważną cechą budowy czapli jest jej długa szyja, która w locie charakterystycznie zgina się w literę S. Umożliwia ona zwinne polowanie na ofiary chowające się wśród zarośli. Zazwyczaj polują w pojedynkę, często stojąc na jednej nodze z napuszonymi piórami, a jej długie nogi pozwalają skutecznie polować na dość głębokiej wodzie. Około 12-centymetrowy dziób czapli jest ostry i podłużny, a taki kształt zdecydowanie ułatwia jej żerowanie. Czapla siwa jest pięknym ptakiem, niestety nie od dziś budzi kontrowersje. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej, ptak jest gatunkiem częściowo chronionym, co oznacza, że właściciele stawów hodowlanych mogą uzyskać zezwolenie na odstrzał. Miejmy nadzieję, że interesy ludzi związane z hodowlą ryb uda się pogodzić tak, żeby czaple mogły spokojnie funkcjonować w środowisku. Stawy rybne to ostoja wielu gatunków ptaków. Jednym z najczęstszych mieszkańców jest bez wątpienia łabędź niemy, można go spotkać niemal nad każdym zbiornikiem wodnym. Te wspaniałe i pełne dostojeństwa ptaki czują się doskonale w naszym kraju i często decydują się spędzić tutaj zimę. Upodobały sobie podmokłe tereny porośnięte wysokimi trzcinami, wśród których budują pływające gniazda. Łabędź niemy to wyjątkowy ptak. Jest najcięższym z latających ptaków żyjących w Polsce, a do wzbicia się w powietrze potrzebuje kilkudziesięciometrowego rozbiegu. Dorosłe osobniki osiągają masę powyżej 10 kg, a rozpiętość skrzydeł do ponad 2 metrów. W skład diety łabędzi wchodzi głównie roślinność wodna, zanurzona do metra pod powierzchnią wody, a także pływające części roślin. Nie pogardzą również owadami i ślimakami. Warto wspomnieć, że te piękne ptaki mają w Europie status zagrożone, dlatego naszym celem powinna być ich ochrona. W Polsce łabędź niemy objęty jest ścisłą ochroną gatunkową. Jesienią podczas przelotów na zimowiska do zachodniej i południowej Europy można zaobserwować gęś białoczelną, która na odpoczynek wybrała stawy rybne. Zdarza się, że niektóre osobniki pozostają u nas na zimę, tworząc duże stada, wspólnie z gęsią gęgawą i gęsią zbożową, od których jest nieco mniejsza. U ptaków nie widać dymorfizmu płciowego, a ich cechami charakterystycznymi jest białe czoło i ciemne pasy na spodzie, których brakuje u młodych osobników. Gęś białoczelna to najliczniej występująca dzika gęś. Jej główne pożywienie stanowią trawy, zboża, nasiona i korzonki. Gęś ta jest szeroko rozpowszechnionym i licznie występującym gatunkiem, jest też niestety ptakiem łownym.
Na odsłaniających się, mulistych płciznach, podczas spuszczania wody ze stawów, gromadzą się duże stada czajek przygotowujących się do migracji na zimowiska do południowej i zachodniej Europy. Większość populacji żyjącej w Polsce migruje w październiku i listopadzie. Czajka w swoim biało-czarnym upierzeniu jest najbardziej charakterystycznym ptakiem krajobrazu rolniczego, a poza zbiornikami wodnymi można je spotkać głównie na polach. Jej głównym pożywieniem są owady i małe bezkręgowce, zdarza się, że zjada też małe rybki i żaby. Jak pokazują badania, obecnie krajowa populacja czajki przeżywa kryzys, a liczebność z roku na rok maleje. Głównym powodem tego stanu jest zaburzenie stosunków wodnych wskutek osuszania terenów rolniczych oraz dolin rzecznych. Utrata siedlisk lęgowych w wyniku zaniechania wykaszania łąk oraz szybkie zarastanie przez wysoką roślinność, a także przekwalifikowanie łąk w grunty orn, to tylko nieliczne z przykładów, które zagrażają populacji czajki w Polsce. Konieczne są działania mające na celu wdrożenie ekstensywnych metod gospodarowania na stawach rybnych, w tym dostosowania terminów spuszczania i napełniania wody, do terminów wędrówki ptaków, w celu utrzymania jesienią i wiosną dużej powierzchni mulistego dna zbiorników, gdzie żerują ptaki podczas wędrówek. Takie działania w znacznym stopniu pomagają czajkom w czasie migracji. Pomimo, że stawy hodowlane są zbiornikami sztucznymi, powstałymi na wskutek działalności i potrzeb człowieka, to w dużym stopniu koncentruje się w nich wiele gatunków dziko żyjących zwierząt i roślin. To bogactwo przyrodnicze jest wytworem działania sił natury i tradycyjnego rytmu gospodarki. Działania polegające na okresowym napełnianiu i spuszczaniu wody, odsłanianiu osadów dennych, pozwala w pewnym stopniu na rozwój fauny i flory. Dla ptaków ogromne znaczenie mają miejsca porośnięte gęstą roślinnością dające namiastkę dzikiej ostoi. Stawy rybne przyciągają wiele gatunków, takich jak kormorany czy bieliki. Wiąże się to ze stratami gospodarczymi spowodowanymi przez wyjadanie dużej ilości ryb. W Polsce na wielu kompleksach wodnych tworzone są rezerwaty przyrody oraz ostoje Natura 2000. By stawy przetrwały i nie znikły z krajobrazu, prawo ochronne środowiska powinno zapewnić wsparcie użytkownikom stawów w gospodarowaniu zasobami przyrody. Pełnią one funkcję na rzecz nie tylko hodowli ryb, ale powinny także być traktowane jako dobro ogólnonarodowe.